Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiejszy film będzie kolejnym z serii zagadek kryminalnych i dzisiaj będę mówić o jeszcze jednej sprawie, na którą trafiłam przypadkowo na Reddicie. Z tego co zauważyłam, nigdy nie doczekała się ona sporego rozgłosu, przynajmniej nie międzynarodowo. Było o niej trochę bardziej głośno w Wielkiej Brytanii, czyli tam, gdzie te wydarzenia miały miejsce. Będzie to historia Trevelyn Evans i na pewno jest to jedna z tych, na temat których jest ograniczona ilość informacji, ale myślę, że takie również zasługują na opowiedzenie i także zostawiają spore pole do domysłów, dlatego jak zwykle zachęcam Was do dzielenia się przemyśleniami w komentarzach. Liczę na to, że jeszcze nie słyszeliście o tej sprawie i jeśli chcielibyście ją poznać, to zapraszam do oglądania. Trevelyn urodziła się 6 września 1937 roku i mieszkała w mieście Tangotlen w Walii. Z góry przepraszam za moją wymowę walijskich nazw w tym filmie. Starałam się wyszukać oczywiście wszystkie przed nagrywaniem, ale nadal stanowią dla mnie spore wyzwanie i mogą pojawić się błędy. Kobieta mieszkała ze swoim mężem, Richardem, i prowadzili razem sklep z antykami o nazwie Attic Antiques, znajdujący się przy Church Street. Tangotlen to niewielkie miasteczko w południowo-wschodniej części Walii. Do dziś lokalna społeczność jest dość zżyta, a tym bardziej na początku lat 90., gdy była jeszcze mniej liczna. W 1990 roku Trevelyn miała 53 lata i razem z mężem tworzyli zgraną parę. Od pewnego czasu byli również dziadkami, mieli dwóch wnuków, których kochali nad życie. Zawsze z utęsknieniem czekali na wizyty swoich dzieci z wnukami. W połowie czerwca tamtego roku Trevelyn i Richard wyjechali na północne wybrzeże Walii w okolice rzeki Clwyd. Był to dla nich typowy kilkudniowy wyjazd za miasto, żeby odpocząć od ponurej codzienności. Małżeństwo miało w tych okolicach domek wakacyjny typu bungalow i większość wyjazdu Richard spędził na renowacjach. Para przygotowywała to miejsce na taki typowy wakacyjny już dłuższy wyjazd kilka miesięcy później. Kobieta wróciła do Tangotlen w środę 13 czerwca, a mąż został jeszcze dłużej, ponieważ umówił wizytę budowlańców, którzy mieli pomóc we wprowadzaniu większych zmian. 3 dni później, w sobotę 16 czerwca, Trevelyn planowała jak zwykle pierwszą połowę dnia spędzić na pracy w sklepie. Na wieczór umówiła się na wyjście na miasto ze znajomymi. Typowe godziny otwarcia sklepu były między 9:30 a 16:00. W połowie dnia zwykle robiła sobie przerwę i w tym czasie mąż zajmował się klientami, ale tym razem, tak jak wspomniałam, została sama z ich wspólnym biznesem, gdy Richard był na wsi. W ciągu pierwszych 3 godzin od otwarcia przyszło około 20 osób. Część to byli zwykli klienci, a część znajomi kobiety, którzy akurat przebywali w okolicy i wpadli zamienić kilka słów. Ci drudzy powiedzieli, że gdy z nią rozmawiali, nie zauważyli nic nietypowego w jej zachowaniu. Była w bardzo dobrym humorze, ona z natury była bardzo pogodną osobą. Około 12:30 postanowiła zrobić sobie przerwę i pójść do pobliskiego sklepu spożywczego. Około 12:40 wyszła, zostawiając na drzwiach kartkę z napisem "Wrócę za 2 minuty". Zaczęła kierować się w stronę sklepu, ale jeszcze wcześniej była widziana rozmawiająca z mężczyzną w garniturze. O 13:00 pracownicy sklepu przy tej samej handlowej ulicy, przy której znajdował się Attic Antiques, zapamiętali, że kupiła jabłko oraz banana. Później zaczęła kierować się w stronę Castle Street, 300 metrów od Church Street. Osoby, z którymi rozmawiała w sklepie, przyznały, że zachowywała się zupełnie normalnie, była bardzo pogodna. Około 14:30 była widziana w okolicach Market Street, ulicy, która znajdowała się niedaleko jej domu. To miejsce nie było po drodze do sklepu, dlatego wygląda na to, że z jakiegoś powodu postanowiła nie wracać prosto do pracy. Świadkowie, którzy ją tam widzieli, to osoby, które znały ją osobiście, dlatego nie ma tutaj szans na pomyłkę. Trevelyn przywitała się z nimi jak zwykle, a później poszła dalej, nie wiadomo tylko dlaczego i gdzie. Warto także wspomnieć, że wtedy, od czasu gdy wyszła ze sklepu, minęły już 2 godziny, a przecież na kartce napisała, że zaraz wraca. Oczywiście te 2 minuty to były tylko takie przysłowiowe, bardziej chodziło o 10-15 minut, ale na pewno nie o kilka godzin. O 14:35 podobno była widziana już poza miastem, niedaleko drogi ekspresowej, a także kolejną godzinę później, około 15:30, znajdowała się na Park Avenue, ulicy biegnącej w okolicy rzeki River Dee.
Świadek widział tam kobietę pasującą do opisu 53-latki idącą w stronę rzeki, ale co działo się z nią później, nie jest wiadome. Warto jednak wspomnieć, że tym razem była widziana tylko przez zupełnych nieznajomych, dlatego istnieje możliwość, że była to po prostu osoba do niej podobna. Tego samego wieczora, około 17, do domu zadzwonił Richard. Wtedy żona powinna już dawno wrócić z pracy, dlatego był zaskoczony, że telefon nie odpowiadał. Z tego, co później zeznał, nie wiedział o tym, że Trevelyn miała plany spotkać się ze znajomymi. Zaniepokojony mąż postanowił skontaktować się z jej bliskimi przyjaciółmi i to właśnie od nich dowiedział się o tych planach, co bardzo go uspokoiło. Niestety już chwilę później dowiedział się, że jednak nie przyszła w umówione miejsce i ostatni raz była widziana około 1:00. Dodatkowe obawy pojawiły się, gdy jeden ze znajomych poszedł sprawdzić, czy nie została dłużej w sklepie i zastał zamknięte drzwi i na nich kartkę „Wrócę za 2 minuty”. Jej samochód, niebieski Ford Escort, został znaleziony zaparkowany niecałe 30 metrów od sklepu. Wszystko wskazywało na to, że kobieta nigdy nie wróciła ze swojej przerwy lunchowej. Bliscy zaczęli podejrzewać, że coś złego mogło się stać, dlatego sprawa została zgłoszona na policję. I o dziwo, funkcjonariusze dość szybko przyjechali na oględziny sklepu. Po przeszukaniu go okazało się, że nie było tam nic, co wskazywałoby, że nie planowała wracać. Dodatkowo ze sklepowej kasy nie zginęły żadne pieniądze, dlatego opcja napadu, który skończył się tragicznie, została wykluczona. Początkowo założono, że nigdy nie wróciła, jednak później w koszu na śmieci znaleziono stosunkowo świeżą skórkę od banana. Wiadomo było, że właśnie taki owoc Trevelyn kupiła podczas przerwy. Oczywiście istniała możliwość, że tę skórkę wyrzucił któryś z klientów, który był w sklepie, zanim kobieta zamknęła, jednak byłby to ogromny zbieg okoliczności. Policja uznała, że 53-latka wróciła po przerwie i później wydarzyło się coś, co spowodowało, że nie otworzyła sklepu i nikt nigdy więcej jej nie widział. Założono również, że nie wróciła do domu, ponieważ na zapleczu znaleziono jej torebkę, w której znajdowały się klucze do domu i samochodu, a także kurtkę i kwiaty i owoce, które planowała zabrać ze sobą, wychodząc wieczorem. Nikt na początkowych etapach śledztwa nie mógł przewidzieć, do jakich rozmiarów urośnie ta sprawa. Wkrótce stało się to jedno z najgłośniejszych i największych poszukiwań zaginionych osób w historii Walii. Funkcjonariusze chodzili od drzwi do drzwi, pytając sąsiadów, czy nie wiedzą, gdzie Trevelyn może w tym momencie przebywać. To właśnie wtedy trafiono na tych kilku świadków, których zeznania przytoczyłam już wcześniej. Kobieta na pewno ostatni raz była widziana o 14:30 i możliwe także, że godzinę później w okolicach River Dee. Oczywiście teren wokół rzeki, a także jej dno zostały dokładnie przeszukane. Odwiedzono także okoliczne wsie i lasy, ale niestety nie przyniosło to żadnych rezultatów. Richard apelował o pomoc i nawet zaoferował 5000 funtów nagrody za informację, ale nikt się nie zgłosił. W miesiące następujące po zniknięciu nie wykryto żadnej aktywności na kontach bankowych kobiety, dlatego zaczęto wykluczać opcję dobrowolnej ucieczki. Ponadto gdziekolwiek by się przemieściła, nie wzięła ze sobą samochodu. Wszystko wskazywało więc na to, że stała jej się krzywda, możliwe, że została porwana. Oczywiście tej opcji o ucieczce nie można nigdy zupełnie wykluczyć, może po prostu nie chciała zostawiać za sobą śladów, ale zdaniem jej bliskich nie miałaby wystarczająco gotówki, żeby wyjechać, a co dopiero rozpocząć nowe życie. Na podstawie zeznań świadków udało się stworzyć portret pamięciowy tego mężczyzny, z którym Trevelyn rozmawiała w dniu zniknięcia. Po opublikowaniu rysunku okazało się, że znalazło się jeszcze kilka innych osób, które przypomniały sobie, że w dni poprzedzające wydarzenia z 16 czerwca widziały parę razem. Wydawali się być w przyjacielskich stosunkach, ale nikt nie wiedział, kim jest ten mężczyzna. Wyglądał na kilkanaście lat młodszego od Trevelyn. Niestety, mimo że miasteczko było niewielkie, nikomu nie udało się zidentyfikować tej osoby. Z jednej strony można by uznać, że kobieta padła ofiarą kogoś znajomego lub przynajmniej mieszkającego w okolicy, ale nie jest to jedyna możliwość. Okolice Tlangotlen były popularnym miejscem wycieczek turystycznych. Dookoła były malownicze wsie i górzyste tereny, dlatego przyciągały miłośników przyrody i pieszych wycieczek. Może Trevelyn spotkała krzywda z rąk kogoś, kto przyjechał na zaledwie kilka dni i nigdy wcześniej i później nie był tam widziany.
W ciągu kolejnych lat następujących po zniknięciu zdarzało się kilka zgłoszeń osób twierdzących, że widziały kobietę i te zgłoszenia napływały naprawdę z różnych miejsc. Większość z Europy, z różnych części Wielkiej Brytanii, a także Francji, ale jedno zdarzyło się nawet aż z Australii. Detektyw Colin Edwards, pracujący nad sprawą, 2 lata po zniknięciu Trevelyn wydał oficjalne oświadczenie, w którym określił, że jest to jedna z najdziwniejszych spraw, nad jakimi przyszło mu pracować. Prawdziwy przypadek osoby, która rozpłynęła się w powietrzu. O takich słyszy się tylko w filmach. Doszło do tego w słoneczny, sobotni dzień, gdy na ulicach miasteczka było wiele osób. To, że nikt nic nie widział, jest najbardziej zastanawiające. W 1993 roku na policję zadzwoniła osoba twierdząca, że podczas spaceru nad rzeką River Dee, czyli tam, gdzie Trevelyn najprawdopodobniej była około 15:30 w dniu swojego zaginięcia, poczuła dziwne uczucie, jakby kobieta była blisko, możliwe, że zakopana. Oczywiście takie zgłoszenie brzmi niedorzecznie, ale trzeba pamiętać, że wtedy śledztwo trwało już od 3 lat i policja desperacko szukała tropów. Dlatego właśnie ten telefon został potraktowany poważnie. Okolica została dokładnie przeszukana z pomocą psów tropiących i nawet rozkopano kilka podejrzanych miejsc, ale nic nie znaleziono. W 1997 roku Trevelyn Evans oficjalnie została uznana za zmarłą i sprawa trafiła do policyjnego archiwum. Oznaczało to, że nikt aktywnie nie pracował nad tym śledztwem, ale oczywiście zgłoszenia nadal były mile widziane. 4 lata później prace na posterunku rozpoczęły nowe osoby, które przyniosły nowy zapał. Sprawa 53-latki została odszukana i wznowiono śledztwo. Istniała nadzieja, że nowe technologie, które pojawiły się na przełomie XX i XXI wieku, okażą się pomocne. W międzyczasie nawet Richard został uznany za podejrzanego i intensywnie przesłuchany. Od początku zapewniał o swojej niewinności i o tym, że tego dnia był poza miastem, godzinę drogi od Llangollen. I rzeczywiście, był tam widziany przez wiele osób. Również po południu, co potwierdziło jego alibi i oczyściło z podejrzeń. Nie znaleziono żadnych dowodów przeciwko niemu. To, co zdaniem policji jest pewne, to to, że Trevelyn nie wyjechała z własnej woli i że udział w jej zaginięciu miały osoby trzecie. Najprawdopodobniej została porwana. Kobieta nie pasowała jednak do profilu osób, które zwykle padają ofiarą uprowadzeń. Nie miała żadnych wrogów, była pogodną kobietą w średnim wieku i nie była specjalnie zamożna. Jedynym i największym tropem w tej sprawie był ten tajemniczy mężczyzna, z którym Trevelyn rozmawiała, ale tak jak wspomniałam, on do dziś nie został zidentyfikowany. Spekuluje się, że 53-latka mogła paść jego ofiarą lub mieć z nim romans i postanowiła wyjechać, wykorzystując nieobecność męża. Są to oczywiście jedynie domysły i zdaniem bliskich nie ma takiej możliwości. Była szczęśliwa w małżeństwie, a już tym bardziej nie zostawiłaby na zawsze swoich ukochanych wnuków. Nigdzie nie udało mi się znaleźć informacji na temat stanu zdrowia psychicznego kobiety. Czy Trevelyn w przeszłości zmagała się z jakimiś problemami? Na pewno zdaniem jej bliskich nie zauważyli nic nietypowego w jej zachowaniu, choć bardzo często takie problemy mogą być niewidoczne. Może 16 czerwca była w trakcie jakiegoś epizodu i albo postanowiła uciec, albo uwikłała się w jakąś niebezpieczną sytuację. Tragicznym aspektem tej sprawy jest to, że wiele osób w jej rodzinnym mieście nadal uważa, że to mąż stoi za jej zniknięciem i że zrobił jej krzywdę, mimo że policja oczyściła Richarda z jakichkolwiek podejrzeń i nie ma przeciwko niemu żadnych dowodów. Niedawno, od czasu, gdy Trevelyn ostatni raz była widziana, minęło 30 lat. Niestety, policja jest tak samo daleko od rozwiązania, jak była w 1990 roku. Nadal pozostaje nadzieja, że kobieta żyje i jeśli tak jest, to ma dzisiaj 83 lata. I to jest już koniec dzisiejszego odcinka. Wiem, że dla wielu osób takie nierozwiązane sprawy są frustrujące, ale tak jak wielokrotnie wspominałam, staram się przeplatać różne typy spraw. Te rozwiązane, te nie mające rozwiązania, paranormalne, te lżejsze i bardziej tragiczne.
Dodatkowo jest to jeszcze jedna sprawa, która jest europejska. Oczywiście, jak widać, po raz kolejny z okolic Wysp Brytyjskich, ale przede wszystkim wynika to z tego, że mogę korzystać tylko z polskojęzycznych i anglojęzycznych źródeł. Ostatnio starałam się nawet zająć sprawą z Norwegii, ale szybko okazało się, że tylko jedno źródło jest po angielsku, a wszystkie inne po norwesku, co stanowi dla mnie barierę nie do przeskoczenia. Oczywiście postaram się znajdować jak najwięcej europejskich i azjatyckich spraw, ale może tych bardziej znanych, na temat których są źródła w różnych językach. Jeśli macie propozycje takich spraw, to dajcie mi znać w komentarzach. Chociaż oczywiście, jeśli przyszły Wam do głowy jakieś inne sprawy, to również napiszcie. A teraz bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!